Dzień dobry Państwu, Dorota Kłębokowska, kobieta, mężczyzna po polsku. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Lizowska. Tak, że wiecie Państwo, nie porozmawiamy dzisiaj o modzie, o perfumach, o kosmetykach, ale poruszymy bardzo ważne tematy, być może dla wielu z Państwa tematy tabu. Jest to temat taki bardziej medyczny, temat nowotworowy. Kasia, reprezentujesz Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Masz styczność z zespołem chorych na mieliofibrozę. Czym jest ta choroba? Jest to choroba krwi. Jest to choroba bardzo rzadka. W Polsce choruje na nią około 1000 osób. Jest to choroba ludzi młodych i ludzi starych. I chcąc skorzystać tutaj z tej okazji, że jestem dzisiaj do Ciebie do studia zaproszona, chciałam powiedzieć, że zaczyna być to choroba ludzi młodych. Bo jak wbijemy w Google, to jest choroba powyżej 60-70 lat, co jest nieprawda i dementuję to dzisiaj u Ciebie na antenie. Jest to nowotwór krwi, bardzo specyficzny nowotwór krwi. Objawy są różne. I tak na dobrą sprawę muszę Państwu powiedzieć, że jak mam prawie 200 osób w grupie chorych, to każdy przypadek jest inny. A czym się objawia, tak jakbyś miała powiedzieć konkretnie, ta choroba? Czy nie wiem, to jest powiedzmy jakieś drgawki, gorączka, padaczka? Jak to wygląda? Przede wszystkim pacjent zaczyna słabnąć. Zaczyna słabnąć, nie ma siły, zaczynają się objawy takie typowo grypowe i teoretycznie przy pierwszym takim kontakcie z lekarzem, to lekarze rozpoznają to jako białaczkę. No białaczka wiadomo, jaka to jest choroba. I dopiero po różnych badaniach, przede wszystkim po trepanobiopsji, dopiero lekarze są w stanie określić, że jest to mielofibroza, czyli teoretycznie lekarz rodzinny nie jest w stanie rozpoznać tej choroby i często nie wie, co to jest za choroba. A czy objawy u ludzi młodych i dojrzałych jakoś się różnią, czy są to generalnie bardzo podobne? Generalnie są bardzo podobne, bo tak jak powiedziałam, grypa, tak? Łapiecie grypa, łapiecie w kościach, łamiecie i tak dalej. Więc to jest taki objaw, który dopiero przy zrobieniu morfologii, czyli lekarz wysyła nas na morfologię albo robimy ją sami raz w roku i dopiero jak są zawahania pewnych parametrów morfotycznych krwi, dopiero możemy stwierdzić, że coś jest nie tak, ale dalej nie wiemy co. Tak, i szukamy jakby powodów, i szukamy przyczyny. Tak, a powiedz mi, bo ty masz styczność, jakby ty nie chorujesz, ale masz w bliskiej rodzinie, tak? I to jest twój mąż, z tego, tak, co się orientuję. I jak wy wykryliście tę chorobę u twojego właśnie partnera i jak po prostu sobie z tym radzicie? Jak leczycie? Jakbyś miała powiedzieć na przykład Polakom, którzy chorują, a którzy na przykład być może nie mają świadomości, jak mogą sobie pomóc? Jak rodzina może pomóc? Bo to też jest bardzo ważne. Mój mąż choruje na tą chorobę 8 lat. Zaczęło się dziwnie, po prostu położył się na działce w czasie wakacji i stwierdził, że ma coś w brzuchu, coś wysokiego, jakiś guz, nie guz i tak dalej. No więc żeśmy przyjechali z tej działki do Warszawy, no i zaczęło się USG, badania i tak dalej. Choroba została rozpoznana w sumie u mojego męża bardzo wcześnie, bo trafił do szpitala, do Instytutu Hematologii i tam ta choroba powiedzmy w przeciągu 3 tygodni została rozpoznana. Mój mąż choruje 8 lat na tą chorobę. Jak zaczął chorować, to jak otworzył internet, to w Google'ach było napisane, że żyje od 0 do 5 lat. No i to mojego męża załamało. Więc się zaczęło szukanie pomocy. Tej pomocy jak gdyby nie mogłam nigdzie znaleźć i postanowiłam założyć grupę chorych na mielofibrozę. Czy to jest tak generalnie trochę jak fundacja, tak? Nie. Nie, to jest grupa wsparcia i nas przygarnęła pod swoje skrzydła Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, która nam bardzo pomaga. I to jest nieformalna grupa wsparcia, nie mamy stowarzyszenia, nie mamy fundacji, ponieważ jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce. Ale to może dobrze, że po całej Polsce, że nie skupiacie się tylko na przykład na Warszawie, czy tam powiedzmy na Krakowie, tylko że po prostu docieracie tak naprawdę do pacjentów w różnych częściach Polski. Tak, grupa na Facebooku, jak to powiedziała moja wówczas tam nastoletnia córka, powiedziała tak, mamo, nie jesteś na Facebooku, nie żyjesz. Więc stąd ta grupa na Facebooku. I zaczęłam chodzić po różnego rodzaju konferencjach, spotykać się z lekarzami, szukać wykładów. I właśnie tak trafiłam do Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. I powiedzmy od 3-4 lat działamy razem, oni nam bardzo dużo pomagają. Uczestniczymy w konferencjach, robimy spotkania dla chorych, różnego rodzaju zjazdy. Czy takie wsparcie psychologiczne też tam się znajduje? Tak, jeżeli są spotkania grupy chorych,
To też na tych, w tych spotkaniach uczestniczy na przykład psychoonkolog, tak? Natomiast wydaje mi się, że prowadząc taką grupę i mając tyle ludzi w tej grupie, jesteśmy też wsparciem psychologicznym dla siebie. Dobrze, a Kasia, powiedz mi, bo to jest bardzo ważne, co robisz, co robicie, czy jak to wygląda tak od strony leczenia? Czy to jest tak tradycyjnie, że po prostu bierze się chemię, później jest tam powiedzmy radioterapia, tak, z tego co się orientuję, i później jest hormonoterapia, tak? To w przypadku takiego tradycyjnego, przepraszam, że tak powiem, tradycyjnego nowotworu, to tak jest, wiem, bo moja mama chorowała, tak? A jak wygląda to w przypadku mielofibrozy? Leczenie jest bardzo w sumie trudne, skomplikowane i tak do końca to chyba lekarze nie wiedzą, jak nas leczyć, jak nas pacjentów leczyć, bo tak mogę mówić, no bo też jestem pacjentem, może od innej, nie konkretnie chorą, ale utożsamiam się z tą grupą. Więc jest to leczenie farmakologiczne, bo trzeba powiedzieć generalnie, że przy nowotworach krwi to potrzebne są leki. Leki, leki i jeszcze raz leki. Czyli za lekami trzeba mieć pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Tak. Czyli potrzebne są spotkania z decydentami, potrzebne są spotkania z chorymi i tak dalej. Więc mamy jak gdyby leki. Jeżeli te leki nam nie pomagają, no to takim ostatecznym krokiem w naszym przypadku przy tej mielofibrozie jest przeszczep szpiku kostnego. I tutaj się chyba schody zaczynają, tak? Tu się zaczynają schody i to jest bardzo trudny, głęboki temat. A ryzykowny w jakimś sensie? Czy generalnie jakiś przeszczep może się nie udać? Czy na przykład jest tak, że to trzeba wykonać szereg badań, że jeżeli ktoś jest chory powiedzmy na cukrzycę, miażdżycę, no to nie może w tym momencie mieć takiego przeszczepu? Pytam po prostu z takiej strony takiego czystego laika, tak? Czy na przykład jeżeli ktoś jest nieświadomy tej choroby, a nagle okazuje się, że ją ma? I po prostu ma na przykład szereg innych chorób, to fajnie, żeby wiedział takie rzeczy, prawda? Tak, dlatego, że jest to bardzo trudny temat. Przeszczep szpiku w tej chorobie jest bardzo trudny. Statystyki są jakie są, no nie są ciekawe w naszym przypadku. Dlatego na przykład w tym roku będziemy organizowali z DKMS to co zbieramy, tak, to co zbieramy, tak, nawet przysyłają nam list, robimy wyzmaz z buzi i wysyłamy jako dawcy szpiku, rejestrujemy się w tej bazie. W tym roku obiecała nam cała ta firma, fundacja, że zrobi spotkanie dla naszych chorych. Zresztą nie tylko dla naszych chorych, bo jeszcze dla chorych na nowotwory mieloproliferacyjne, bo to jak gdyby, tak jak gdyby staramy się to łączyć w całość. I wtedy wytłumaczą po kolei, krok po kroku, jakie są zagrożenia, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania. Ponieważ przeszczep szpiku kostnego to jest bardzo indywidualna sprawa. To jest tak, po pierwsze musi ją podjąć pacjent, jest groza, gro przeciw. Aha, a dlaczego? To jest chyba tak jak w przypadku każdej choroby. To jest bardzo trudny temat i tu każdą decyzję podejmuje pacjent w konsultacji z lekarzem. A powiedz mi, bo zapewne tak praktycznie, to wy też musieliście razem z twoim mężem podjąć taką decyzję. I co braliście tak naprawdę pod uwagę? Co było za, a co było przeciw? To też jest ważne, że na przykład jeżeli ktoś powiedzmy dowie się, że zachorował i żeby też, wiesz, zrobił sobie taką analizę, czy może, czy powinien, czy warto i czy warto w ogóle. Tak jak powiedziałam ci wcześniej, jest to bardzo trudny temat. Mój mąż przeszczepowi szpiku się nie poddał. Rozważa taką ewentualność, kiedy nie będzie już możliwości leczenia. Na razie jest leczony. Lekarstwo, które bierze na niego, działa. I to jest jak gdyby... Kasiu, a powiedz mi proszę, jak wygląda leczenie, jeżeli chodzi o twojego męża, tak jakbyś miała skonkretyzować? Mój mąż choruje na tą chorobę 8 lat, tak jak wspomniałam wcześniej. I od 8 lat co drugi dzień bierze tabletkę leku, tu nie będę wymieniała nazwy, ten lek jest chemią. No a jak wygląda taki efekt uboczny? Czy mogę zapytać o to, czy nie bardzo? Chcesz powiedzieć? Wszystkie te leki, które biorą nasi pacjenci chorzy na mielofibrozę albo na nowotwory mieloproliferacyjne, mają mnóstwo skutków ubocznych. Zazwyczaj kończy się to rentą.
Ponieważ pacjent dochodzi do ściany, jest słaby, nie ma siły wykonywać normalnych czynności życiowych. Czyli układ odpornościowy trochę pada. Tak, w tej chorobie w ogóle układ odpornościowy pada, a do tego jeszcze jest mnóstwo skutków ubocznych leków, plus jeszcze nie powiedziałyśmy tutaj, że w tej chorobie rozrasta się śledziona, która normalnie ma te kilkanaście centymetrów, natomiast mój mąż ma w tej chwili śledzione 28 centymetrów. I to pod wpływem tego leku? Nie, to jest choroba. Aha. Ponieważ w tej chorobie układ krwiotwórczy, nie, tak jak u zdrowego pacjenta, wszystko jest w szpiku. Krew się produkuje w szpiku, a w tej chorobie układ krwiotwórczy przechodzi do śledziony. Aha, czyli jakby ma takie ujście akurat tam i po prostu to i się... I śledziona produkuje krew, czyli ona się wtedy rozrasta, tak? Tak, a czy jak ona się rozrasta, czy ona może uszkodzić jakieś inne narządy przy tym? Tak. Oczywiście, te narządy są przesuwane, uszkadzane, naciskane. Tak, oczywiście, ponieważ pacjent chory na nowotwór, w większości jest to pacjent też szczupły. No. Tak, bo jest to pacjent w jakiś sposób, też ta choroba wyniszcza pacjenta. Tak, więc, utrata wagi, tak, no właśnie, tak, to się tak jakoś wagi, objawia. Brak apetytu i tak dalej. Więc w tym momencie, jak ta śledziona jest duża, no to ona albo podsuwa nerkę gdzieś wyżej, albo ją obniża, albo uciska. Więc to są jeszcze takie dolegliwości, no, takie dnia codziennego, które czyli są... Czyli tak jakby takie specyficzne dolegliwości, jeżeli chodzi o chorobę, plus jakby ten układ odpornościowy jest tak naprawdę najbardziej naruszony, tak? Tak, plus skutki uboczne leków, którzy pacjenci którzy biorą, tak? No od ale lat. Myślę, że twój mąż ma tak dobre wsparcie, że się trzyma chyba całkiem nieźle. Także pozdrawiamy przy okazji męża. Kasiu, a powiedz mi tak coś więcej na temat tej grupy wsparcia, bo jakby to mnie bardzo interesuje i jak was szukać? Czyli na Facebooku można do was napisać, tak, jeżeli ktoś po prostu byłby, powiedzmy, przyszłym pacjentem, czy zainteresowany kontaktem, czy też wsparciem, czy generalnie to jest tak, że pozyskujecie jakieś środki, czy wspieracie na przykład pacjenta. Że jeżeli po prostu nie mają pieniążków nawet na leczenie, czy wy też w taki sposób wspieracie pacjentów, czy nie? To znaczy tak, grupa jest, tak jak powiedziałam, pod patronatem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Jeżeli pacjent wejdzie na stronę Polskiej Koalicji, tam jest grupa wsparcia na nowotwory mieloproliferacyjne. I tam są dwa telefony. Tam, z tego co pamiętam, to jest chyba do mnie i do Antoniego. I my postanowiliśmy te 3 lata temu założyć tą grupę na Facebooku. I działa nas w tej chwili, tak powiem, w takiej konsolidacji 4 osoby. Jestem ja z Warszawy, Antoniego tu wymienię, mimo że jest facetem, ale jest starszy, z Inowrocławia i 2 Moniki. Jedna Monika, która też dzisiaj tutaj jest i ona jest z Warszawy, natomiast druga Monika jest z Olsztyna. I wszystko to, co robimy na tej grupie, razem staramy się ustalać. Rozumiem. Czyli generalnie jest tak, że nie ma jednej osoby decyzyjnej, tylko wszyscy. Jakby każdy z was ma wiedzę, z jednej strony praktyczną, z drugiej strony teoretyczną. I jaki jest cel tej grupy? Zwiększenie, tak moim zdaniem, świadomości, jak wygląda ta choroba, czym się objawia i żeby po prostu ludzie mieli świadomość, że jeżeli na przykład zachorują, że mają wsparcie od razu. Jaki cel? Tak jak powiedziałam, jak mój mąż zaczął chorować, ja tego wsparcia nie otrzymałam nigdzie i dlatego postanowiłam założyć tą grupę. Więc grupa ma na celu przede wszystkim wspieranie się, pomaganie sobie, pokazywanie nowych metod leczenia. Współpracujemy z lekarzami, współpracujemy z hematoonkologami, współpracujemy z głównym konsultantem kraju. Uczestniczymy w zjazdach, w szkoleniach, już o tym wszystkim mówiłam. Tak, tak, tak. Piszemy petycje, na przykład żeby dostać lek do refundacji, to grupa wsparcia na nowotwory mieloproliferacyjne założyła petycję w internecie i zbieraliśmy podpisy pod tą petycją, lek wszedł do refundacji. Staramy się też po prostu pokazywać tym pacjentom, że to, co jest napisane w Wujku Google, że żyją od 0 do 5 lat, to jest po prostu nieprawda. Że żyją pacjenci i 20 lat, i 15. To jak myślisz, skąd się biorą tam takie informacje? Czy to jest po prostu po to, żeby w jakiś sposób zastraszyć ludzi, żeby spotęgować to, że no nie mają jakby szans na wyleczenie siebie? Czy dlaczego? Czy po prostu jaki powód jest pisania takich, no, głupich informacji, jak uważasz?
To znaczy tak, może tu nie będę wymieniała nazw portali, natomiast ja rozmawiałam z szefową jednego z portali i prosiłam ją o to, czy byśmy mogli jak gdyby te informacje troszeczkę zmienić. Okazuje się, że co raz jest napisane w internecie, nie może być zmienione. Więc wszystkie te informacje, które są tam, to są jak gdyby suche informacje podawane przez lekarzy. Prowadzimy. Jest grupą zamkniętą. Przyjmujemy do niej chorych i ich rodziny. Dlatego, że no, nie każdy się z tą chorobą chce utożsamiać. Mój mąż na przykład bardzo długo w ogóle nie chciał mówić o tej chorobie, że jest chory. Ludzie pracują na różnych stanowiskach, w różnych firmach i kompletnie nie chcą mówić o tej chorobie. To znaczy tak, ja myślę, że to wynika z tego, że się po prostu boją o swoją pozycję. Jakby też tak jest, że jak za bardzo opowiadamy o czymś i idzie to jakby tak w świat, no to generalnie wraca to do nas albo w postaci dobrej i ludzie nas wspierają, ale my też nie lubimy, jak się nad nami ktoś inny użala, prawda? Kasiu, to tak trochę jest, że im więcej osób wie, no z jednej strony dobrze, bo możemy jakieś dobre słowo uzyskać, wsparcie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie to jest to, że my jesteśmy Polacy generalnie, z natury takim narodem, że co, ja pokażę, ja nie dam rady, ale to jest może trochę dobrze, tak? A kiedy przyszedł ten moment, że twój mąż się otworzył? Jak ja zaczęłam jeździć po różnego rodzaju spotkaniach i mu mówię tak, posłuchaj, są nowe zasady w tym domu, nie może nikt przychodzić chory, przeziębiony i tak dalej, i tak dalej. I, bo to jest bardzo ważne, że musimy tego pacjenta tak otoczyć ja troszeczkę takim, po różnych takich wprowadzonych w naszym domu zasadach, po prostu dzwoni koleżanka, mówi, słuchaj, wpadnę. No wpadnę, ale ja wpadnę sama, bo mój mąż jest przeziębiony. O, i to jest, uważam, że to jest koleżanka, przyjaciółka, tak? No tak. Która wie, bo ona rozumie, trafia do niej tak. Wszystko, nie tylko jak jest super dobrze, tylko jak wie, że coś tam się dzieje, to trzeba też być obiektywnym i jednak trzeba pomagać w jakiś sposób, tak? Tak. Dobrze, Kasiu, czy chcesz jeszcze coś od siebie dodać tak na temat tej grupy wsparcia, czy jest jeszcze jakaś rzecz, o której warto by było powiedzieć i ewentualnie jakieś przesłanie dla osób, które chorują, jak działać, jak myśleć, bo to myślenie jest też bardzo ważne w chorobie, prawda? Ty przeszłaś jakby od strony takiej praktycznej ze swoim mężem, więc wiesz, że on na pewno też miał różne stany takie emocjonalne. I myślę, że nie tylko on, wszystkie osoby, które chorują na jakąkolwiek chorobę, przechodzą różne, nie wiem, depresje, załamania. Jak myślisz, w którym kierunku powinno podążać w takiej sytuacji myślenie człowieka, jak sobie radzić, wiesz, tak samemu z chorobą, bo to jest bardzo ważne. Najpierw ja muszę sobie poradzić, a później mogę wyjść do ludzi, tak? To jest bardzo ciężki temat, ponieważ w tej chwili na naszej grupie wsparcia jest 190 osób, więc nie jest to wcale mało. I tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś ma problemy, sobie nie radzi, no to my staramy się też pomagać, w sensie wskazywać drogę, załatwiać jakieś terapie psychoonkologiczne, są turnusy. Nie wiem, czy ja to mogę nazw używać, bo jest taki ośrodek w Polsce, w Krakowie, prowadzony przez jednego z naszych polskich aktorów, który uważam, że robi świetną robotę, robi świetne warsztaty. Pozdrawiamy pana. Tak, pozdrawiamy. Teraz będzie kongres na początku lutego tam, który robi świetną robotę. Zaprasza tych pacjentów do siebie na turnusy, pokazuje im, jak powinien ten pacjent żyć, jak powinien funkcjonować. Też jesteśmy w stanie na takie turnusy naszych pacjentów wysyłać. Tak. Dobrze. Kasiu, to co? To jeszcze coś chcesz dodać? Czy generalnie tak podsumowując to, jaka jest skuteczność waszego działania? Jak uważasz? Czy coś się zmieniło w świadomości Polaków? Tak, uważam, że się zmieniło w świadomości Polaków. Przede wszystkim zmieniło się w świadomości chorych. Z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych otworzyły wam się trochę takie możliwości i drzwi, tak? Tak. Tak, bo nasi pacjenci mają po prostu zupełnie inny horyzont myślowy. Przynajmniej ja tak uważam, że gdyby nie to, że mamy tak dobre
stosunki, no jakieś taką, może współpracujemy z różnymi, a jeszcze muszę powiedzieć, że współpracujemy z różnymi fundacjami, bo w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych jest około 50 fundacji onkologicznych. To więc, bardzo dużo. Tak, więc my też jak gdyby możemy naszych pacjentów, współpracując z nimi, kierować do psychoonkologów, jeżeli potrzeba, na jakieś spotkania, terapie i tak dalej, jeżeli tego potrzebują. Czyli tak naprawdę wsparcie jest z każdej strony i dość dużo, bo jeżeli was jest na przykład teraz cztery osoby, którzy tak, osoby, które organizują jakby takie spotkania i mają taką inicjatywę, że chcą działać, to powiedzmy, jeżeli by znaleźć taką osobę w każdym mieście Polski, no to tak naprawdę ta grupa, no, ja już tak z pozytywnym nastawieniem, to tak naprawdę ta grupa może się bardzo mocno rozrosnąć i możecie wielu ludziom pomóc. To jest fajne. Kasiu, a powiedz mi, czyli tak, można was znaleźć na Facebooku? Tak, na Facebooku. Można do was napisać maila? Można do nas napisać maila. Są, tak jak wcześniej wspomniałam, chyba mój telefon i Antoniego na tej Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Muszę powiedzieć, że po kongresie w Krakowie, który był w zeszłym roku, lekarze zaczynają wysyłać pacjentów do nas, do grupy wsparcia, co dla mnie jest olbrzymim sukcesem, dlatego że lekarze nas widzą. I mówią, proszę się tam zgłosić do grupy wsparcia, bo ostatnio miałam taki kontakt od pacjentki, że lekarka z Krakowa wysłała ją do nas. Więc jesteśmy zauważalni, tak? No i o to mi głównie chodziło. Żeby... Bo jesteście pozytywni, skuteczni i nie boicie się mówić i przede wszystkim jesteście tacy do przodu, że dobra, okej, ludzie chorują, ale... To są ludzie, którym trzeba też pomagać i wspierać, bo bardzo często jest tak, że my się uśmiechamy, a z tyłu głowy po prostu, wiadomo, no jest tam jakiś szereg czynników i burza mózgu, bo po prostu coś się dzieje, ale mamy taką tendencję, my Polacy, myślę, że nawet nie Polacy, tylko w ogóle Europejczycy, do tego, że po prostu czasami gramy, że wszystko jest okej, prawda? A to niestety emocje w środku kumulują. Kasiu, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, czyli tak, na Facebooku można na maile Dobrze, napisać. Dobrze, Kasia, to może zaprosisz przyszłych pacjentów, bądź ewentualnie rodziny zainteresowanych tematem do kontaktu z wami, do współpracy w jakiś sposób, do rozmów. Tak, chcemy zaprosić wszystkich chorych na mielofibrozę, ich rodziny do naszej grupy wsparcia. Uważam, że jesteśmy w stanie w dużej ilości pacjentów zrobić dużo, zmienić tok myślenia pacjenta. Tak, bo to jest najważniejsze, tok myślenia. Tok myślenia. Tok myślenia lekarzy rodzinnych, bo nasza choroba często przez lekarzy rodzinnych jest lekceważona i bardzo późno rozpoznawalna. Dobra, Kasiu, to co? Zapraszamy na Facebooka. Na Facebooku nazywacie się jak? Grupa wsparcia chorych na nowotwory mielofibrozę, przepraszam. Czyli tak nazywa się Grupa Facebook. Wsparcia na chorych. Dobrze. A czy jakąś stronę macie, czy generalnie mamy, to jest... Mamy, tu jest. Proszę Dobrze. Bardzo, znajdziesz nas na takiej stronie. I znaleźć nas można przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Czyli tak naprawdę można was znaleźć, nie jesteście jakoś tak, że tam jesteście zaszufladkowani, trzeba was bardzo mocno szukać. Ale przyjmujemy tylko chorych i ich rodziny. Przyjmujecie chorych i ich rodziny, to jest bardzo ważna informacja. Tak. A ja w imieniu swoim, autorki projektu Kobieta Mężczyzna po Polsku, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z Kasią, Kasiu, chodź do mnie bliżej. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z Kasią było bardzo edukacyjne, z drugiej strony bardzo takie może w jakiś sposób empatyczne, dające do myślenia. Chciałam też pozdrowić jeszcze raz męża Kasi i życzyć powodzenia i pozytywnej energii i przede wszystkim tego pana aktora, który prowadzi ośrodek wypoczynkowy czy zdrowotny? Czy zdrowotny. Zdrowotny, który pomaga w Krakowie, który pomaga właśnie osobom chorym na mielofibrozę. Tak jest. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia niebawem.